Cześć, witam serdecznie studentów pierwszego roku, witam starsze roczniki, witam wszystkich wykładowców, witam pracowników administracji na innej niż dotychczas inauguracji roku akademickiego 2021-2022. Serdecznie Wysoki Senat, grono wykładowców, trenerów zawodu i Was, drodzy studenci. Rozpoczynamy rok akademicki 2021-2022. Gratuluję wyboru tej uczelni. Dlaczego? Kształcimy studentów na profilu praktycznym. O tym, jak dobrze sobie studenci w naszej uczelni radzą, mogę powiedzieć, że poprzedni 2020-2021 rok akademicki ukończyło na kierunku fizjoterapii 90% studentów, dzisiaj absolwentów, a na kosmetologii 99%. W każdym kierunku fizjoterapii, techniki dentystyczne i kosmetologia zdrowie jest wspólnym wyznacznikiem naszej pracy. Jak powiedział słynny socjolog Zygmunt Bauman, człowiek jest niewolnikiem wyboru. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje wybory, za swój los. Definiując osobowości młodych ludzi, powiedział, że możemy być uczęgami, turystami, ale możemy być graczem. Ja Wam życzę, byście podczas tej podróży z nauką zostali wysoko wykwalifikowanym graczem. Gdzie jest nuta ryzyka? Bo się samorealizujemy, możemy improwizować, ale musimy z odpowiedzialnością uczyć się i zdobywać kompetencje zawodowe po to, by służyć innym ludziom, pracować w sektorze zdrowia, ale też i w sektorze komercyjnym, gdzie można zarobić. Ta uczelnia daje duże możliwości rozwoju. Jako prorektor do spraw wydziałowych jestem do Waszej dyspozycji, bowiem w drodze po sukces bywają małe porażki. Porażki nigdy nie są ostateczne, a więc w ramach regulaminu uczelni i możliwości, jakie uczelnia daje, jestem po to, by Wam pomóc te porażki pokonywać. Dziękuję, zapraszam do współpracy. Dzień dobry. Będziemy mogli nagrać tutaj kilka scen. W bibliotece mamy książki, z których możemy korzystać na miejscu. Mamy także czasopisma. Mamy książki, które możemy sobie wypożyczyć. Komputery z dostępem do internetu. I miejsce pracy, w którym możemy sobie pracować. Ważne, żeby to było po cichu. Nazywam się Dariusz Kłódka. Jestem prorektorem do spraw wydziałowych Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie. Bardzo gorąco witam Was wszystkich w murach naszej uczelni. Cieszę się, że wybraliście Szczecin na miejsce Waszego studiowania. W naszej uczelni stawiamy na indywidualizm, dlatego zależy mi na tym, aby każdy problem trafiał bezpośrednio do mnie, a na pewno wspólnie znajdziemy jakieś rozwiązanie. Do zajęć praktycznych dobieramy najlepsze placówki, te w kraju, jak i również za granicą. Miło jest mi zakomunikować, że od zeszłego roku akademickiego posiadamy umowę z Kliniką Rehabilitacyjną pod Berlinem. Możecie śmiało realizować w niej praktyki. Jeszcze raz bardzo gorąco witam Was w murach naszej uczelni. W wolnej chwili między zajęciami możemy sobie odważać na kanapach. Na kanapach. Mamy też krzesła. W razie potrzeby jest też podłoga. Ja preferuję kanapy. Okej, teraz idziemy do bossa. Tutaj możemy załatwić stypendia, praktyki, urlopy, wszystkie bieżące sprawy. Naprawdę, panie nie gryzą. Dzień dobry. Energia w stanie płynnym, zdecydowanie przeze mnie preferowana, i energia w stanie stałym. Smacznej kapusi. W moim sercu jest przede wszystkim jedna sprawa. Chciałbym, aby udało nam się wspólnie stworzyć takie środowisko. Środowisko akademickie, w którym niezależnie od momentu naszego życia, w którym się znajdziemy, każdy z nas mógłby powiedzieć,
Nie żałuję mojego wyboru, którego kiedyś dokonałem. Nie żałuję czasu, który przeżyłem w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii. I tutaj mam trzy prośby. Prośba pierwsza. Proszę Was, abyśmy zbudowali środowisko prawdziwie akademickie. To znaczy, byśmy zbudowali wspólnotę ludzi myślących. A człowiek myślący nie boi się ani odważnego stawiania pytań, i to co ważne, nie boi się też tej przygody z pasją poszukiwania odpowiedzi na te pytania, które w naszym sercu się rodzą. Bo w gruncie rzeczy nauka to nie jest tylko ślęczenie nad książkami i wkuwanie czegoś na pamięć. Cała przygoda ze studiami, tak jak ją wspominam, to przede wszystkim pasja zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi i spotykania się z ludźmi. Po drugie, nie da się zbudować społeczności rozumianej jako wspólnota, gdybyśmy nie zatroszczyli się o szacunek. Uważam, że szacunek jest fundamentem każdej wspólnoty i każdej prawdziwej relacji międzyludzkiej. I ten szacunek jest potrzebny na każdym etapie naszego życia. Trzecia prośba, moje trzecie pragnienie, abyśmy byli w czasie studiów, a także później w naszym codziennym życiu, gdziekolwiek jesteśmy, ludźmi, którzy nie chorują na obojętność, a przeciwnie, są ludźmi potrafiającymi okazywać sobie nawzajem życzliwość. Wiele spraw trudnych, wiele spraw, które z pozoru wydają się być jakimiś problemami, idzie przezwyciężyć wtedy, gdy spotykamy się z życzliwością drugiego człowieka. Drodzy studenci, drodzy nauczyciele, drodzy pracownicy i drodzy goście, ogłaszam rok akademicki 2021-2022 za otwarty. Quod felix, faustum fortunatum quae sit.